Mając gotową aplikację webową, która zawiera w sobie już pewne zapytanie entity frameworkowe, ale w wersji synchronicznej, jak trudno może być napisać odpowiednie zapytanie w wersji asynchronicznej? Otóż wcale nie trudno. Przede wszystkim entity framework oferuje wszystkie swoje zapytania w wersji asynchronicznej. Jak je uzyskać? Wystarczy na końcu samego zapytania, które powoduje materializację ENCI, dopisać async. Teraz wystarczy tylko dodać using system data entity i uzyskujemy w efekcie zapytanie asynchroniczne. Oczywiście powoduje to błąd kompilacji, ponieważ nasz best product view model przyjmuje listę produktów, a nasze zapytanie zwraca taska, który zwróci listę produktów. Oczywiście wiemy już, jak ten problem można rozwiązać. Dodajmy await na początku. Teraz z kolei otrzymujemy informację, że mamy await, ale metoda nie jest oznaczona jako asynchroniczna. Oznaczmy więc metodę jako asynchroniczną i aby wszystko działało, musimy oznaczyć, że nasza metoda nie zwraca action result, ale task zwracający action result. No i musimy dodać using system threading tasks. I właściwie tylko dzięki tej prostej zmianie udało nam się sprawić, że nasza aplikacja będzie działała w sposób asynchroniczny. Nie można spodziewać się o wiele lepszego efektu, o wiele mniejszym kosztem. Wydaje mi się, że jest to tak łatwe, jak to tylko możliwe. Spróbujmy więc uruchomić aplikację ponownie w trybie bez podłączonego debugera. Odświeżę stronę, ale najpierw może przejdę do strony domowej, tak aby aplikacja miała okazję się uruchomić, załadować. Następnie przejdziemy do listy produktów. Kompilacja aplikacji chwilę trwa, ok, mamy listę produktów, klikam w linka i aplikacja działa zupełnie poprawnie, mimo że odpalona w wersji asynchronicznej. Mamy także drugie zapytanie, które możemy uczynić asynchronicznym dokładnie w ten sam sposób. To jest, dodajemy async przed wywołaniem metody. Dodajemy słowo kluczowe await, które sprawi, że operacja będzie wykonana asynchronicznie. Znowu przypomnę, metoda będzie zwracała taska, który zwraca int, czyli naszą liczbę produktów w bazie, natomiast sama zmienna będzie już typu int. Samo wywołanie słowem kluczowym await sprawi, że wykonanie kodu zostanie przerwane aż do momentu, kiedy wartość tego, co znajduje się po prawej stronie, czyli naszego zapytania context products count async, zostanie wyliczona. Wcześniej nie przejdziemy z kodem dalej, nie zaczniemy wykonywać dalszych operacji, dalszych zapytań, nie zbudujemy naszego view modelu i nie wygenerujemy widoku. Działa to w ten sposób, że wywołanie async zwraca z całej metody odpowiedniego taska, który zostanie rozwiązany dopiero w momencie, kiedy wszystkie operacje zostaną zakończone wewnątrz tej metody i uzyskamy widok. Dzięki temu framework ASP.NET MVC wie, że może przerwać wykonywanie tego zadania, może użyć tego samego wątku do wykonania innego zadania, do obsłużenia innego żądania, które może przyjść od tego samego lub innego użytkownika, natomiast wróci do przetwarzania tego kodu dopiero w momencie, kiedy otrzyma informację, że ten task został zakończony. W tym wypadku będziemy mieli tu dwa przerwania wykonywania kodu. Po pierwsze, w momencie, kiedy wchodzimy w linię 20, gdzie zwrócimy listę produktów asynchronicznie, kod będzie wykonywany do tej linijki, wyślę to zapytanie do bazy danych. Następnie metoda best products przestanie być dalej wykonywana,
wątek wróci do puli wątków, zajmie się obsłużeniem innego żądania, jeżeli takie będzie dostępne. Kiedy to zapytanie zostanie zakończone, wątek dojdzie do kolejnego awaita, wyśle kolejne zapytanie, znowu metoda best products przestanie być wykonywana dalej, aż do momentu, kiedy to zapytanie zwróci nam ilość całkowitą produktów w systemie i wtedy już metoda zostanie dokończona. Interesujące jest, jak taki kod mógłby wyglądać w momencie, kiedy nie byłoby dostępnych żadnych operacji asynchronicznych, awaitowych. Jak moglibyśmy go napisać w sposób taki, gdyby nie użyć async awaita? I tym zajmiemy się w następnej lekcji.